Bardzo, bardzo miło Was powitać tutaj w moim studiu, w naszym studiu NTV tutaj we Wrocławiu. A po raz pierwszy naszym gościem będzie Leopold Kaczorowski. Mimo ja z Leopoldem znam się lata przez głównie Andrzeja Kaczorowskiego, który jest jego ojcem. Muszę to zdradzić, nie będziemy ukrywać. Dzień dobry. Leopold i dorastał z innego pokolenia, z młodego, a tu się nagle okazuje, że tak szybko czas poleciał. Ale Leopold doszedł do bardzo ciekawych już poziomów swojej aktywności. Jest psychologiem, tak? Zaraz będziemy mówić o tym jego drodze edukacyjnej, terapię, psychoterapia z dziećmi. Jakże ważny temat. Mamy też motyw przewodni dotyczący, w jaki sposób, co robić, żeby te dzieci odnajdywały siebie, żeby w przyszłości były cudownymi oczywiście istotami ludzkimi. Leopold, ale zaczynamy od tego, jak to się zaczęło. Koniec końców skończyłeś naszym tutaj w Wrocławiu Wyższą Szkołę, prawda, psychologii społecznej, tak? W sumie warszawska szkoła. Potem Szwajcaria. Musisz to sam powiedzieć, ja cię nie będę wyręczał. No, na początku skończyłem w Szkołę Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Siedzimy w Wrocławiu, to jest warszawska uczelnia. Skończyłem instytutem magistra. Magistra. Tak. A jaką pracę magisterską? Jaki ty to miała praca magisterska? Dopytuję. Pamiętasz już trochę? Tematycznie, ale nie akurat nie dotyczyła dzieci, tylko. Mieszkanie. To jest psychologia społeczna, więc dotyczyła jakichś takich wymiarów bardziej przestrzeni społecznej, psychologii? Tak, tak. Bardziej w tą stronę było. Dokładnie tak. Nie chciałbym zdradzać. Tak, aż takie tam tajne przez poufne. Nie, ale zupełnie z innego, znaczy, wiesz, no, ja... z innego źródła. Z innego źródła, więc tak naprawdę to wszystko tak też zawdzięczam jakby to myślenie takie na początku po mamie, bo mama była lekarzem, internistą, homeopatą, irydologiem i jakby raczej brała mnie w stronę medycyny, ciągnęła mnie, nie tak jak tata, że w stronę psychologii czy hipnozy, tylko mama mnie brała w stronę medycyny, więc bardzo dużo seminariów jakichś tam medycznych zawsze z mamą przebyłem. Czy tam też wyjazdy jakieś do telewizji, czy pytania na śniadanie, bo to zawsze z mamą. Jakby, tak, dlatego ten okres był taki dla mnie burzliwy, odnajdywanie się w życiu, co będę robił. I to jest też właśnie ważne, do tego dojdziemy, dlatego tak jest ważne to przy dzieciach, żeby się odnajdywały, jakby, żeby zdobyły tego sobie tak zwanego mentora w życiu, żeby wiedzieć, gdzie się ukierunkować. No i co? Ja tylko, wiesz co, muszę ci wiedzieć, tak? Bo znałem twoją mamę, przy mniej niż tatę, to wiadomo, ale to najbardziej, co zapamiętałem właściwie, taki kontakt z nią, to jak ona była w 1990 roku poproszona przez nas jako ekspert lekarz. Tutaj zaprosiliśmy tego słynnego na całym świecie stygmatyka George'a Bonjourniego. Ona się wtedy zgodziła, była chyba jedną z kilku lekarzy, ale jedyną, która odważyła się chyba, albo jedną z dwóch, która odważyła się publicznie, przyglądając się ranom George'a, mówię o tych ranach, wiesz, to odważyła się po prostu tak po lekarsku powiedzieć pewne rzeczy. Mam to nagrane cały czas, bo taki film był kiedyś. Więc bardzo jesteśmy też jej wdzięczni za to, że wtedy właśnie odważyła się po prostu przyjść na spotkanie z takim fenomenem, jakim jest stygmatyk, przyjrzeć się temu, bardzo ciekawą opinię wyrazić, taką w sumie medyczną. No i tak chciałem to podkreślić, że jesteśmy wdzięczni za to. Ja to dokładnie pamiętam. Teraz jak to sobie przypominam, ja sobie mam przed oczami te zdjęcia, które gdzieś są jeszcze w albumie z tym stygmatykiem. Mama chyba z tego, co ja pamiętam, z radością podeszła wtedy do tego wszystkiego. No mówię, ja miałem takie dwa światy w domu. Tatę, który jest psychologiem i który robi hipnozę. Czy już taką estradową. Taka już taka para psychologia. I to jeszcze estradową, tłumy na sali, tysiąc osób, czy tam występy w telewizji. Tak, pamiętam w barze, jak zahipnozował prawie całą ekipę, wszyscy w szoku. I potem nie mogli go odpędzić od kamery, ale no i pierwsze
te lata, dlatego ta niby ta psychologia gdzieś tam się pojawiła na początku, ten SWPS, potem jednak był wpływ na mamy, czyli przyszedł ten Steiner. Steiner w, no właśnie, bo te drugie twoje studia, no ta opowiadasz. Steiner w Szwajcarii. Czyli jest tam taka szkoła, zresztą to... Szkoła, no, tak, tak, w Dornach. Rudolfa Steinera, przypominam. Rudolfa Steinera. No i to jest, to był fantastyczny, fantastyczny czas, dlatego że zupełnie inne spojrzenie na dziecko, na człowieka, na przyrodę, niż to, co znamy tu ze studiów. Zupełnie inne podejście. No i... Co pamiętasz? To, wiesz, ja cię będę drążył, to niestety przyszedłeś do TV, Janusza. Bardzo... Ale tak, z jeden, dwa wątki jeszcze. Bardzo dużo tego, że życzę. Przede wszystkim ruszyło mnie przede wszystkim no, to, że ruszyło? Rano, z samego rana, o 7 rano, przed zajęciami każdymi, tak jak my sobie wyobrażamy u nas w szkole WF, tak była tam eurytmia, zajęcia eurytmiczne. No i co one miały spowodować? Pobudzenie do życia, tak. Pobudzenie do odpowiedniego funkcjonowania, ruszenie swojego umysłu, zaakceptowanie siebie w przyrodzie, samego siebie. No i co mnie, dlaczego o tych mówię zajęciach? Dlatego, że osoby w moim wieku tak naprawdę na tych zajęciach na początku ledwo co dały radę, a zajęcia prowadziła 80-letnia kobieta. Taki miała kwalifikacje. I potrafiła nas wykończyć, bym powiedział tak. Znaczy zmobilizować do maksa? Nie, po prostu byliśmy zmęczeni. Aha. Po prostu byliśmy zmęczeni. Więc to wszystko pokazuje, jaka jest siła i umysłu, woli i naszej psychiki, że jeżeli jesteśmy odpowiednio nastawieni i odpowiednio wybudowaną mamy świadomość, to jesteśmy w stanie dużo zrobić. Jak długo trwały te, powiedzmy, studia w Szwajcarii? 4 lata. To jest tak. I to się kończyło jakimś egzaminem? Tak, z egzaminem dosyć trudnym, bym powiedział, razem z doświadczeniami chemicznymi, więc tak, jeszcze robiliśmy na egzaminie doświadczenia chemiczne. A powiem tak, skończyłem to w 2012 roku. W słynnym 12 roku. Kurczę, jak ten czas leci. No, tak, 2012, tak. Tak, koniec świata dla mnie tego starego był. Tak, w sensie przynajmniej energetycznym. Energetycznie. A też poczułeś jakieś zmiany wtedy, tak już na tabelę? Ja bardzo się zmieniłem w tym czasie, ja pamiętam. Tak. Chociaż dużo też większa zmiana przyszła później. No i ta taka decyzja, słuchaj, no tutaj studia psychologia społeczna, potem ta Szwajcaria, bardzo to jest takie mocne w naszym środowisku, bo jednak filozofia, wiedza Rudolfa Steinera, jego dorobek tutaj, szczególnie chodzi o edukację i w ogóle pracę z dziećmi, prawda? Tak, to jest jakiś muzyka. Taki, tak, no właśnie, to jest też taki, jedna z podwali, jeden z fundamentów tak zwanej, nie wiem, edukacji alternatywnej przecież, prawda? Tak, te szkoły tak. Steinerowskie, to się, tak. Już nie mówię o rolnictwu biodynamicznym, to też Steiner, to jest absolutnie nowa. Leki. Tak, proszę bardzo, tego jest. No a tutaj wybrałeś ten obszar, no bo to psychologia, wybrałeś pracę z dziećmi. Pracę z dziećmi, tak, i tam też szłem w tym kierunku. I teraz tak, praca z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że chyba to nie chodziło o łatwość, to chodziło o to, że... Wcale nie jest łatwe, uważam. To jest bardzo trudny kierunek, który obrałem, bo do pracy z dziećmi trzeba mieć predyspozycję. Ja powiem, trzeba rozumieć dzieci, w jaki sposób wczuć się w rolę tego dziecka, co przy dorosłych osobach jest dość trudne, bo zawsze nam się wpaja to, że bądźmy dorośli, musimy być odpowiedzialni za siebie, za życie, za dzieci swoje i tak dalej. I nam jest ciężko jakby wczuć się w rolę dziecka. No i tu trzeba niestety czasami usiąść przykładowo z dzieckiem na dywanie i pobawić się tymi przykładowymi klockami Lego, tak? I wtedy jakby dopiero z dzieckiem można rozmawiać. Przy zabawie jest najłatwiej i przede wszystkim o rzeczach, które są dla dzieci trudne. A jaki jest temat trudny dla dzieci? A przede wszystkim rodzice.
Przede wszystkim rodzice w dzisiejszych czasach, dlatego że dzieci, rodzice jakby chcą teoretycznie dobrze dla dzieci, a w praktyce wychodzi niestety bardzo często źle, dlatego że jakby przepracowanie wśród rodziców, nieumiejętność zabawy, poświęcania czasu, ale takiego prawdziwego czasu. Własne negatywne wzorce, bo każdy z rodziców gdzieś ma. Tak. Kłótnie pomiędzy rodzicami przy dzieciach, dalej jakby wypominanie drugiemu rodzicowi, co ma żona mówi, co tacie nie wychodzi, albo tata mówi, jaka mama jest nieudolna życiowo, no i to powoduje u dziecka straszną destrukcję i dziecko gubi fundament swój życiowy, nie potrafi się odnaleźć. I często jest tak, że rodzice przychodzą i w ogóle od świadomości nie mają. Ja bym powiedział, że jakby czasami jak ja rozmawiam z rodzicami, pierwszy raz jak przychodzą na rozmowę, bym powiedział, że bardzo chętnie by trzasnęli u mnie drzwiami. Tylko dzieciom się bardziej po mnie podoba i to chyba rodzice wtedy decydują się na terapię u mnie, dlatego że dzieciom się podoba, one się jakby... One decydują o tym swoją chęcią dalszej pracy, chęcią, tak? Bo zazwyczaj no, dziecko do psychologa, to powiem tak, że jak słyszą to od rodzica, to nie, gdzie ja... do psychologa. Czy dziecko dlaczego? Jest zupełnie normalne, potrzebuje psycholog, tak? I przychodzi i od razu ja jakby staję po dziecka stronie, zazwyczaj tak jest, więc rodzic tak troszeczkę już traci jakby swój grunt, no i dziecko się podoba, no i jakby ta terapia zaczyna jakby gdzieś tam w pozytywnym kierunku iść, więc bym powiedział, że niestety, ale rodzice nie zdają sobie sprawy, jaką bardzo często robią krzywdę dzieciom. Znaczy wiesz, no ja wychowaliśmy z swoją córkę i też dopiero, znaczy sami wiem, ile popełniliśmy błędów oczywiście, właśnie to co mówisz, przede wszystkim tylko przed dzieckiem po prostu konflikt, który realizuje się między matką a ojcem i dziecko to słyszy i widzi i to jest bardzo złe. Chociaż moja Iza jakoś tam, mam nadzieję, że się wybroniła i nam to wybaczyła, ale to jest porażające, że w szkołach w ogóle w edukacji, jaką mamy w Polsce, w zasadzie na świecie, tej standardowej takiej, wiesz, mainstreamowej, oficjalnej, ministerialnej, to w zasadzie kwestia, jak już dorasta, to jest szkoła średnia w zasadzie, na studiach to już powinno być, żeby to były takie przedmioty, właśnie na przykład jak psychologia wychowania dziecka, tak? Ja zachodzę w głowę, jak to możliwe, że najważniejsze rzeczy, jakie są w życiu tak naprawdę człowieka, czyli w sumie czujemy to, że chcemy mieć potomstwo, jak już go mamy, to po prostu powinno to być świętością, w jaki sposób z tym potomstwem postępować. A to w ogóle trzeba specjalnych, osobnych, osobnych, w sumie prywatnych zajęć, bo wy nie pracujecie w systemie, tylko pracujecie jako prywatna placówka. Pracujesz. Tak. Masz podejrzewać gdzieś gabinet, zaraz o tym gabinet powiem. Gabinet prowadzę i dość już spory czas tak naprawdę. No i z mojego doświadczenia wynika jedna rzecz, że jakby... wracam do tych rodziców. Tak, tak, to jest jakby po urodzeniu dzieci jest taki etap, bym powiedział, bardzo dużego skupiania się na dzieckiem. Więc jak się urodzi ten rok, przede wszystkim roczek, jak dziecko, to wielka impreza, są balony na urodziny, helu, dalej dwójka tak samo, tak? I piękny torcik, tu musi być wszystko idealne, nie wolno dziecka tam czasem czymś zarazić. I przychodzi trzeci rok, tak naprawdę jeszcze, ale słodziutki jesteś, ale piękniutki, jak ty fajnie mówisz i tak dalej. No i potem wszystko jest z górki. Już zaczynamy traktować dziecko jako zło konieczne i krzyczymy na nie. Mówimy o tym, czego nie może robić, dlaczego nie może robić, dlaczego ono się tak zachowuje, dlaczego nie inaczej. Przecież tak nie można, co inni powiedzą, jak ty się, dlaczego nie posprząta na zabawki, tak, i wylewanie na dziecka cały czas frustracji, cały czas zdenerwowania, podnoszenie głosu, więc to wszystko jest destrukcyjne, wszystko. I tak naprawdę nie zapytanie się dziecka, co by się spokojnym tonem, dlaczego na przykład uważałeś, że tą zabawkę trzeba zniszczyć, no,
udowodnij mi, może masz rację, tak? I inne podejście do tego, bo tak naprawdę dzieci odbierają wszystko nie przez słowa, tylko emocje. Więc dziecko tak naprawdę 3, 4 lata, 5, ono, jak mówimy do niego, krzyczymy, ono nic nie rozumie. Ono wszystko to wrzuca z siebie, więc tak naprawdę nie jest w stanie tego zapamiętać, przerobić tych słów, tak, że tego nie wolno. Ale odcisk w emocjach jest i trauma. Odcisk w emocjach jest. Tak naprawdę z dzieckiem możemy rozmawiać, kiedy ono się wyciszy, kiedy ono się uspokoi. A nie w krzyku nie zniepokoi. Krzyczenie na dziecka nic nie da. Powiedz mi, tak trzeba to rozumieć, tak jest, ale w czym, właśnie, jeżeli tak jest, a tak najczęściej jest, jeśli chodzi o wychowanie dzieci przez rodziców, to w czym to się właśnie przejawia konkretnie? Wspomniałeś na przykład, że dziecko zniszczy zabawkę, tak? Przykładowo, to jest jakiś taki element tego, tej behawioralnego, wiesz, aspektu. Dlaczego dziecko niszczy zabawkę? No prawdopodobnie robi jakiś eksperyment sobie wymyślony, tak? Czyli naśladuje sytuację, którą może widział na ulicy, że stuknęły się dwa samochody, wypadek, tak? A w telewizji? W dzisiejszych czasach? W telewizji, tak. No, bo się dzieciakom daje dość szczęście do oglądania, tak? Ja mam nadzieję, że tak nie jest. Mhm. Ja mam nadzieję, że tak nie jest, że przynajmniej dzieci oglądają te bajki. Ja jestem za tymi bajkami, nawet jeżeli one mają tam podwójne dno, to i tak tam tyle, ile załapie ta podświadomość, tyle załapie, ale gorsze rzeczy czyhają na dzieci w rzeczywistości, w tej świadomości, czyli no, niestety ten YouTube dla dzieci no, jest poza tam nie ma cenzury specjalnie chyba, jest i jakby totalnym dnem, bym powiedział, no może wiele osób nie. Aczkolwiek są różne, przecież też pozytywne, bo tam w Irlandii właśnie. Pozytywne tak, tylko że musimy oddzielić to, że nagle reklama wchodzi na YouTubie, która nie jest dla dziecka, tak? I to jest jakby problemem. Dalej, no wypowiadanie się, forma wypowiedzi przez YouTuberów jest. Ale to obserwujesz te dzieci przez pryzmat, rozumiemy się. Ale tak, ponieważ chcę tak wejść w ten twoje podwórko bezpośrednio, ponieważ stykasz się, masz prawie gabinet, przychodzą rodzice z dziećmi, dobrze zauważyły, że te dzieci potrzebują jakiejś pomocy, tak? Rodzice, no bo ktoś decydują się przyjść do psychologa, tak? I to jeszcze, nie wiem, czy wiedzą, co wnosi do psychologii, do generalnie wychowania wiedza Steinera. Steinera? Myślę, że nie. Nie wiedzą, ale to powoduje z kolei, że ty masz te narzędzia. Ja mam te narzędzia, ja je wykorzystuję, tak? A ja myślę, że rodzice sobie nie zdają sprawy z wielu rzeczy, więc. Ale ja jestem. To nie jest tak, że ja jestem, że ja krzyczę na rodziców, czy wypowiadam się bardzo niegrzecznie, tylko jednak no, staram się nakierować na to lepsze myślenie. Tak? I właśnie, ale wracam do tego, wiesz, że co się dzieje z dziećmi dzisiaj, bo skoro ty masz klientów, tak? No, psychologów trochę dziecięcych jest w Polsce. My w ogóle słyszymy wszędzie, że z dziećmi są już takie problemy. Co składa się na te problemy? Tak już panoramicznie, tak? Ta cywilizacja, w której funkcjonujemy. Tak. Ja myślę, że tu się składa bardzo dużo elementów. Ten domowy element, tak, czyli rodziców. Rodzice jako pierwszy plan, dobra. No, niestety. Ten alkohol, YouTube symbolicznie, prawda? YouTube, alkohol. Co jest bardzo zgubną rzeczą i dzieci to widzą, że rodzice piją i zachowują się, tata wypije sobie dwa drinki czy tam trzy, już gada głupoty z wujkiem i to jest straszne. Ja uważam, że jeżeli potrzebuje tata się napić, to niech pójdzie sobie do klubu ze swoimi kolegami, tak uważam. I to było wtedy, albo niech się pilnuje, jak, czy przekleństwa, czy to, co mówi. A następna sprawa jest taka, która jest trudna, to jest trudno nad nim zapanować, bo nad tym można jeszcze zapanować.
to jest niestety otoczenie, w którym znajdują się dzieci w dzisiejszym świecie, a mianowicie w tym, że rodzice czy poprzednie pokolenie jeszcze ciągnie te dzieci z wychowaniem lata wstecz, czyli własne doświadczenia. Własne doświadczenia rodziców. Tak, własne doświadczenia rodziców. I druga strona medalu to jest ta przyszłość, to jest ta technologia, która niestety dzieci wchłania jak taka gąbka, bym powiedział czarna dziura nawet, więc te dzieci nie potrafią dysponować czasem spędzonym przed ekranem. Każdy ekran wydziela te niebieskie światło, które jest bardzo szkodliwe, destabilizuje tak naprawdę umysł całkowicie, więc to jest bardzo negatywne. Tego jest za dużo. Wiadomo, że nie można ich odciąć od tego, bo to jest ich przyszłość, to jest świat, który będzie za ileś lat i oni będą w tym funkcjonowali, tylko że trzeba jednak mieć umiar tego wszystkiego i dozować. Przede wszystkim informacje, a nie zostawić dziecko przed telewizorem, niech sobie robi co chce, ma godzinkę swoją, nie? A ja mam swoją godzinkę. No nie, niestety to tak nie wygląda. Ale jeszcze chciałem Cię zapytać tutaj, bo tak mnie taka myśl ostatnio też przechodziła przez głowę i tak się nadarzy, że tutaj jesteś w studio, bo nie wiem jak jest, ale czy pamiętam swoje dzieciństwo, też pamiętam, co córce powiedzmy, nie wiem, czytałem, tak, czy czytaliśmy, co pokazywaliśmy, jakie filmy, ale ta tradycja takich pięknych bajek, powiedzmy baśni, są to takie bardzo standardowe już z dawnych czasów tradycje. Czy teraz dzieci też, nie wiem, czytają bajki Andersena, czy jest Brzechwa, bo to tego jest, w sumie widzę, że w sklepach to jest, ale czy ten kanon, już nie mówię Disneya kiedyś, prawda, bajki, a dzisiaj to są już trochę różne rzeczy, czy tutaj te tradycje, jakie bajki czyta się dzisiaj, bajki, baśnie, jest zachowana, czy jest bardzo poważna zmiana, co dzisiaj te dzieciaczki oglądają, nie wiem, bajka o, wiesz, czerwonym kapturku i tak dalej, no mamy ten kanon na wierzę. Ja myślę tak, są rodzice, którzy jednak próbują wprowadzić to w życie dzieci. I tą klasykę, baśnie, i tę klasykę, klasykę utrzymać, tak? Próbują, bo ze względu na swój sentymentalizm. Bo sami też to przechodzili. Tak, przechodzili, to znają, tak, lubili gdzieś tak jako dzieci, więc próbują to przekazać dalej. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to też takie, te baśnie zawierały bardzo dużo takich złych elementów, więc niekoniecznie też one były dobre. Tak? Ja już tu nie będę wymieniał, bo tam można o czerwony kapturek, czy tam dom z pierniczka i Baby Jaga, która zje zaraz ich, nie? To jest jakiś tam... Też dość drastyczne. To jest drastyczne, tak. więc to było w takim kolorowym świecie umieszczone, tak. Więc nie jestem w stanie na teraz powiedzieć, czy to jaki dobre? To ma wpływ, tak, na te dzieci teraz. Na nas na tyle dobry, że chyba nie chodzimy, nie mordują i nie jemy dzieci, ale nie wiem tego. Wiem jedno na pewno, że dzisiejsze bajki, duża część bajek jest bardzo, bardzo fajnych, rozwijających. Są bajki takie, które o na przykład Zwierzogród. Bardzo fajna bajka, która jednak pozytywne wnosi takie elementy. Wiedzy i wartości, jakieś emocje. Szczególnie wartości, więc nie powiedziałbym, że teraz są gorsze bajki. Gorsze jest to, co się puszcza dzieciom. Nie. Co poza tymi bajkami do nich dociera. Poza tymi bajkami dociera do nich. To jest gorsze. Dlatego. A sam fakt, znaczy, bo dopytam, czyli do jakiego wieku tak naprawdę przyjmujesz w swoim gabinecie rodziców z dziećmi? Nawet 18 lat. Czy to już młodzież tak, de facto? Młodzież, tak, młodzież nawet. No wiadomo, że trudniejsza jest praca z nastolatkami, którzy są ukształtowani dosyć mocno. Zbuntowani są, którzy wszystko przeciwko rodzicom, że rodzice są najgłupsi na świecie. To już w ogóle takiego, powiedzmy, 17-latka czy 16-latka da się przyprowadzić do psychologa?
To to i tak jest sztuka. Ja myślę, że tu da się. No, często się szantażuje ich, co jest oczywiście złe. W tym przypadku to jest tak, że no, chce się dobrze dla tego nastolatka. Tylko że problem jest w tym, że było trzeba, żeby mieć dobry kontakt z tym nastolatkiem, było trzeba mieć dobry kontakt z dzieckiem. Okazuje się, że był ten kontakt na tyle, ile był. On sobie przetrwał, ale to nie był na tyle kontakt, żeby można było powiedzieć, że nastolatek ma w domu przyjaciela lub przyjaciółkę, bo według mnie dla nastolatka mama musi być przyjaciółką, a tata przyjacielem. I jakby to jakby zaiskrzy ten moment, to jest w porządku. Ten wiek nastoletni będzie w jakiś sposób, wiadomo, że buntowniczy, ale mniej, dużo mniej. Ale jednak rodzice zapominają o tym, że te lata były najważniejsze. A jeszcze powiem, w wieku 18 lat, po tym jak się zrobi 18 imprezę, to jest zazwyczaj tak, że potem są 3-4 lata wylewania żali do rodziców. Że to zrobiłeś, że to zrobiłeś, że dlaczego mi na to pozwalałeś, dlaczego na to, dlaczego nie i jest wielki żal wylewany i wtedy jakby całe dzieciństwo się wylewa na rodziców, co zrobili nie tak, bo świadomość przychodzi pewnych rzeczy, jakby rodzice są rozliczani i to nie będą rozliczani tu i teraz, tylko będą tam w wieku później, więc to tak wygląda. Pytanie kolejne, które się nasuwa. Mówisz dużo o rodzicach i tak rzeczywiście no nie ma innej opcji. No, czy wychowawcach, bo często jest tak, że z rodziców powiedzmy biologicznych nie zawsze dziecko ma, ale to choćby szkoły, o grupy rówieśnicze. Czyli no, głównie szkoła, bo jeśli chodzi o grupy rówieśnicze, to jest szkoła. Znaczy ja pamiętam swoje grupy rówieśnicze, powiedzmy, któregoś tam momentu czy bycia dzieckiem i na podwórku, to jest podwórko. Teraz to podwórko wydaje mi się jakby... Nie wiem, czy ono w ogóle funkcjonuje, bo... Funkcjonuje, oczywiście, że funkcjonuje, tylko zupełnie w inny sposób. Bardzo fajny sposób. A mianowicie pytamy się na przykład takiego dziesięciolatka, byłeś na podwórku? No pewnie, że byłem. Byliśmy na boisku. I co robiliście? No graliśmy. A na czym? Na telefonach. O kurde, to jest... Więc mamy na to odpowiedź, więc przychodzą dzieci do domu i mówią, tak, byliśmy na podwórku, tylko z kolegami byliśmy, nie? Tylko już rodzice się nie dopytują, co robili na tym podwórku. To jest ciekawe. Więc tak, albo durne filmiki, przepraszam, filmiki sobie pokazują. I to jest TikToku. Są durne, niekoniecznie, ale są durne, ich jest więcej. Tak. I to tak wygląda. Jest oczywiście część dzieci, które bardzo im kibicuję, bo mam tak parę dzieciaków w tej chwili, którzy bardzo duże sukcesy sportowe uzyskują. Sport zostaje takim miejscem. Więc jednak edukacji gdzieś tam, też, gdzieś tam nie mówię, że wszystko, ale gdzieś tam próbują się odnaleźć. Jak się odnajdą w życiu, tak się odnajdą, tylko też rodzice muszą pamiętać o tym, że nie wolno na dzieci nakładać takich dużych, że on coś musi, tak. Że sukcesy musi sukcesu, mieć. Tak, bo jeżeli ma odnieść sukces, to i tak odniesie sukces i to... Nie trzeba wymuszać. Bez wymuszania rodziców, oczywiście. Nie tak, dzieci, że ja pamiętam, sam gromadziłem medale, nie wiem, biegałem na 400 metrów, no to już byłem trochę starszy, w szkole podstawowej jakieś biegi na orientację, co jak to zbierał. Też widzę, jak moja córka gromadziła różne nagrody, bo też bardzo, bardzo dużo lubiła w ogóle sporty wszelkie, więc i nikt nie przymuszał i po dziedzinie to zostało, sobie gdzieś tam biega, coś tam sobie robi, jakiś jogging. I to było czasami bardziej jakby wypływało z jej potrzeby, niż tam zarzucania. No. Ale to jest ważne. Teraz tak, no więc mamy szkoła, mamy podwórko. Ja tak powiedziałem o tym podwórku, ale to taka ciekawa zmiana, masz rację, że to kiedyś nie było komórek, więc wiadomo. Ale za to wiesz, co kiedyś było? Znaczy, tak podaję swój przykład, to Świdnica, Osiedle Młodych, lata powiedzmy no 60, tak, no bo ja 58 roczny jestem. I co to było dla chłopaków? No bawienie się w wojnę, a więc to były bitwy, były bandy, no myśmy mieli taką bandę, ja byłem takim zwykłym żołnierzem w tej bandzie, więc to było to przeżywanie. Robienie baz. Tak, bandy, miecze, tarcze, bitwy między różnymi rejonami miasta.
Pamiętam, Świnica to w ogóle słynna na całą Polskę, były dwie takie bardzo ciężkie bandy, Waleriana i druga, zapomniałem, się nazywała. To pisali nawet w gazetach o tym, bo to już było na poziomie przestępczych takich, wiesz, zachowań. I tym się żyło. Nie wiem teraz, czym się żyje, no tymi właśnie komórkowymi widzę. Tak, tak, tak. Ale czasami, jak ja widzę, czasami rodzice pokazują mi, jak SMS-ują dziesięciolatkowie, no to powiem szczerze, to jest taka, jakby się poczytało, to taka bandytka trochę. I słownictwo takie. Tak, 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 na poziomie. Slang, a wtedy też był slang, tylko że taki bez SMS-ów. Tak. No. Przybyły nam urządzenia chyba. Odważniejsi są, zdecydowanie są odważniejsi w tej chwili, żeby coś napisać, bo nawet nie zadzwonić, tylko napisać. Nie? To jest odwaga, bo to pyk, poleciało. I nie musisz tych emocji mieć na wprost. Tak, a tam by nie czujesz tych emocji. A szkoła, bo tak z tej triady mamy oczywiście rodziców, mamy podwórko, wymieniłem tak troszkę może nie po kolei, no bo aczkolwiek, no i sama szkoła, no bo tu szkoła się zaczyna. Szkoła, to jest duży znak zapytania. Szkoła. No i gdzie jestem w tej szkole? Bo są szkoły, tak, można by powiedzieć, że są prywatne szkoły. Są takie szkoły, jak są zdalne z nauczanie w tej chwili. No i szkoły powszechne. I powszechne, tak, takie jak ten. No i z jednej strony szkoły prywatne powinny być na tyle jakby lepsze od szkół państwowych, zdecydowanie, bo powinny kształtować dziecko pod jakimś tam już kątem, które ma w przyszłości sobie radzić, czy tam coś się wykształcenie mieć. No i nie uczyć się zbędnych rzeczy, tak, ale minimum te tak zwane musi mieć. No i jest ta szkoła państwowa. No i teraz tak, no i czasami mam mieszanie w stosunku do tego uczucia. Zazwyczaj jest tak, że uważam, że nawet z tym wszystkim, z takim całym bagażem, którym ma nasza państwowa szkoła, to uważam, że i tak jest najlepsza. Dlatego, że dziecko w szkole prywatnej jednak spoczywa na laurach. Ja jestem za tym jednak, żeby dziecko się uczyło, żeby dziecko miało ten nawyk nauki, dlatego że w przyszłości sobie nie będzie radzić obowiązków, tak, tego, że jednak jest ważny rozwój. To, że szkoły państwowe mają to do siebie, że jednak... Mamy trochę tym pruskim drylem, tak, chociaż tak, nie dlatego tak. Chyba zostało. I ci nauczyciele są tacy bardzo, bym powiedział... Scholastyczni, jeszcze, tacy trochę, wiem. Ale mimo wszystko, nie? Mimo wszystko, poza tym rozwój dziecka w szkole, w której są uczniowie, nie jest, że dziesiątka, tam dwunastka, tylko jest 30-osobowa klasa, to też ma swoje ogromne plusy. I jednak, bo są grupki, które się robią nagle w szkole, tak? Jest socjalizacja. I znajdziemy zawsze dla siebie jakby tą grupkę, i którą jesteśmy w stanie przetrwać tą szkołę. No i też coś takiego jest, taka fajna sprawa w takich dużych szkołach, że duże są te sale, że coś się dzieje, że część wychodzi na boisko, gra sobie w czasie przerwy, więc to wszystko jest pozytywne, ale tym bardziej, że ja jestem za tym, żeby dziecko jednak się uczyło, więc ja uważam, że w szkołach prywatnych mało uczą. I za mało, że wymagają, ponieważ pieniądze, które idą za uczniem, są dla tych właścicieli szkół bardzo istotne i często są w stanie przymykać. Chyba, że to są szkoły z takim prestiżem, że nie mają problemu z tym naborem, tak? A więc z jest taka szkoła nawet w Wrocławiu, nie wiem, czy mogę mówić, ale... Nie, można mówić, to jest jest dobry przykład. IPS, która według mnie ta szkoła jest, to jest duża szkoła, bardzo wysokim poziomem nauczania, no i to jest prywatna szkoła i tam jest podstawa, jest angielska. I wymagają po prostu, bo znaczy, tam jest wszystko po angielsku, jest wszystko po angielsku w miarę możliwości, bo tam też obcokrajowcy są. Dla mnie, według mojej opinii, to jest najlepszy wybór dla osoby, która chce, żeby to dziecko coś uzyskało w życiu, bo naprawdę jeżeli spocznie na laurach i nie będzie chciało się uczyć i nie będzie się uczyło, to nie uzyskało
uzyska sukcesu w życiu, bo dlatego, że to nie chodzi o to, że biznesu nie będzie potrafił prowadzić, ale rozwój to nie tylko jest biznes, nie tylko są pieniądze. Więc żeby odnieść sukces życiowy, trzeba mieć kontakt ze światem. Trzeba mieć kontakt ze światem i trzeba mieć jakąśkolwiek wiedzę, czy tam pod jakimś kątem, czy, ale literatura też, tak? Zdaję sobie sprawę, że w globalnej wiosce kontakt ze światem jest właśnie podstawą jakiegokolwiek sukcesu, szczerze mówiąc. Tak, no, to będziemy się w końcu, jeżeli osoba, która gdzieś tam zaistnieje, gdzieś będzie się obracała w towarzystwie, no to fajnie by było wiedzieć, kto to jest. A to młode pokolenie według ciebie, jeśli chodzi, no ja pamiętam, jak u nas było z językami, więc było dość kiepsko, bo no, rosyjski był preferowany bardziej niż angielski. Nie było takiego parcia oczywiście, ani takiego. Natomiast tutaj teraz według ciebie ta znajomość języków obcych wydaje mi się być pokoleniowo dużo większa niż... Tak, bardzo chętnie. Tu teraz akurat nie mam do tego co wątpliwości, że większość dzieci jakby nie ma problemu z tym angielskim. Wchodzi w to automatycznie, jakby chętnie, więc ja myślę, że to jest chyba taki jeden z bardziej lubianych przedmiotów w szkole. To jest bardziej angielski, tak? Plus internet, który ma tyle tych stron po angielsku. Tak, dlatego dzieci sobie zdają z tego sprawę, jakoś wchodzą to, ale to tym bardziej, że grają bardzo dużo, więc w grach funkcjonuje ten język angielski i to jest jakby podstawa, żeby sobie grać, tak? Czasami rzeczy, które są negatywne, bo te gry są różne, czasami są destrukcyjne, z kolei napędzają naukę języka angielskiego. Wszystko jest bardzo względne, ale zejdźmy teraz jeszcze do tego miejsca, bo ciągle jakby chcę do końca zobaczyć ciebie jakby i jak pracujesz, te dzieci, tak? Przychodzą rodzice, którzy no powiedzmy widzą, że coś musi być takiego, że rodzice przyprowadzają te dzieciaki do ciebie. Coś musi być, jakaś dysfunkcja, tak, w rodzinie i zachowanie dziecka. Więc oni, i co się wtedy dzieje? Jak ty przediagnozujesz, co się dzieje? Skąd ty wiesz, jak temu dziecku pomóc? A tytuł programu mówi, co robić, żeby to dziecko mogło się odnaleźć siebie. No właśnie. Przede wszystkim teraz tak. Musisz diagnozować sytuację. No diagnozować. No, diagnoza zazwyczaj jest długa, no bo zanim poznamy dziecko, to musi minąć czas. Ja sobie ten czas troszeczkę skracam, bo najpierw tak naprawdę poznaję dziecko przez to, co ma w głowie. W emocjach też? W emocjach. Więc zrobię EEG i za pomocą urządzenia biofeedback mniej więcej wiem, jakie są te fale u dziecka, że jest na przykład nadpobudliwy, że gdzieś tam ADHD wychodzi, że emocje bardzo często dają górę, że na przykład może słabo spać, jak jeżeli ta teta jest. Czyli wszystko wychodzi w częstotliwościach. Wiadomo, że tu jest potrzebna jakby wiedza psychologiczna, no właśnie, żeby to. To raz, wszystko... ale dwa zakresu no, fizyki fal, tak? Tak. Na tym się opieram, bo to urządzenie jednak medyczne jest i mówi się o tym, że nie powinno się mylić. Jeżeli to wszystko się robi w odpowiedni sposób, nie powinno być pomyłki. Więc jak możemy wziąć za pewnik to, co wychodzi z metody. Tak, no więc oprócz tej psychoterapii równolegle robimy ten biofeedback dziecku i wtedy ono na przykład się wycisza, tak? Lepiej się koncentruje w szkole. Czy w takim, jeżeli mówimy o, robimy diagnozę, dziecko na przykład jest, nie wiem, zbyt pobudliwe, agresywne, może ma, jest na to pewna receptura po stronie, dobra, to co podajesz? Muzykę, dźwięki, one to słyszą, one tego nie słyszą, bo to jest na tym poziomie, co tu się dzieje? Ale mówimy teraz o tej pracy z dzieckiem, jeżeli masz, no, ustalasz coś i mówisz, no to są urządzenia, które... No biofeedback jest, biofeedback, no i tam za pomocą na przykład filmu robimy biofeedback, ogląda sobie dziecko wybrany film przez siebie. Rozumiem, bada się te reakcje, tak? Tak, i w tym momencie się, jeżeli się nie skupia, to pojawiają się smugi na ekranie, ekran się oddala, są zaburzenia, wchodzą ludziki na ekran. Gdy ono się bardziej, czy dziecko się bardziej skupia, to te wszystkie zaburzenia jakby znikają i dziecko potrafi film oglądać. A na co polega terapia? W tej sytuacji, wtedy regulują się te fale, tak? Czyli fale, które są wybrane przeze mnie, które są zaburzone, one... Tylko zapytałem, proszę, te fale po prostu, bo tak widzowie też chcę, żeby do końca wiedzieć, te fale po prostu, które są emitowane jakby do ciała z powrotem. Znaczy one nie są emitowane. Czy jest pokazany film, jest pokazywany? One są przez bodziec wzroku. Wzrok, no właśnie. I tak naprawdę dziecko się uczy przez to, co widzi, tak? Aha, tak robię, w ten sposób to działa.
Tak, czyli muszę to i to robić, żeby mi to wyszło. I to są specjalnie dobrane, nie wiem, obrazy, filmiki, gry i tak dalej. Tak. I to zostało przygotowane, rozumiem, przez całe lata, jak ludzie, fachowcy po prostu budowali jakby to rozpoznanie, jeśli chodzi o feedback, tak? Takie, powiedzmy, człowiek ma zachowania, żeby troszkę to skorygować, pokażemy mu takie obrazki, takie dźwięki, taką jakąś grę, tak? Tak, to było. I to jest nieźle zrobione, w sensie takim... Bardzo fajnie to jest zrobione. No. Dzieci to bardzo łapią i wchodzą w to, dlatego im się to bardzo podoba. To jest zabawa, nie? To jest fajne zabawa. Tak. Ale to urządzenie zostało stworzone przez NASA, tam przez doktora Schumana. To było z dużą tradycją. Kiedyś było zupełnie inny użytek miało, tak? Wojskowy. Ale jak to wiele rzeczy. Z wojska potem służy ludziom i odwrotnie, to co, że ludzie wojskowi zabierają. Tak. Taka gra cały czas między tymi światami. Ale tutaj w tym przypadku chodzi o dobro dzieci, więc rozumiem, że ta korekta tutaj jest zrobiona w ten sposób. A co jeszcze? Tutaj mieliśmy takie hasło, że klecki logo, tak? Klecki Lego. Ojejciu, to jest rzecz, która ma taki... Nie chodzi o reklamę firmy Lego, tylko o ideę. Tak, zdecydowanie. W swojej terapii używam klocków Lego. I to nie tylko dlatego, że dzieci bardziej są podatne na rozmowę przy budowaniu, tak? W cudzysłowie, tak jak mówiłem na początku, usiąść z dzieckiem na dywanie i zobaczymy, jak pobudujemy i co dziecko powie. Ale to nie tylko to, ale Lego bardzo... Dlaczego akurat Lego? Dlaczego nie gra jakaś? Dlatego, że Lego rozwija wyobraźnię. Można przez Lego, ja mam możliwość sprawdzenia, jakie dziecko jest, jakie kolorów używa, w jaki sposób buduje, co buduje, co go interesuje. Bardzo dużo naprawdę rzeczy, które są niezbędne dla psychologa, można sobie mieć całą tak naprawdę paletę, nagle widzieć rzeczy, które są do pracy z dzieckiem, tak? I można też za pomocą tego Lego pracować z tym dzieckiem. To tak jakby zbliżając się ku podsumowaniu, rozumiem, że tych narzędzi jest dużo więcej. Tutaj jakby omawiamy te główne jakby takie elementy, którymi się posługujesz, czy powiedzmy, czy ty, czy ludzie podobni tobie. Efekt. To znaczy, czy ja wiem, że no... Efekt jest taki, jakie są osoby zadowolone. No właśnie. A myślę, że zadowolenie jest i myślę, że na bardzo takim pułapie w porządku. Więc myślę sobie tak, że zazwyczaj jak ktoś do mnie dzwoni, to pytam się, dlaczego do mnie dzwoni. Odpowiadam, ja bo z polecenia. Więc jakby to mnie bardzo cieszy, bo mnie wtedy serce cieszy. Bywa tak, chociaż żebym się nie obrazili na mnie pacjenci, bywa tak, że panie Leopoldzie blisko było, ale to jest tak, no... Blisko geograficznie. Blisko geograficznie, tak. Ale to... To nie jest główny powód, znam już tego. Nie jest to główny powód oczywiście, tego jest korzystanie swojej usługi. Tak. To bardzo fajnie, znaczy wiesz co, tak podoba mi się tutaj, jak to wszystko powiadasz, wiesz, bo po pierwsze tak widać pewien rodzaj takiego już ogarnięcia tematu, bo ile lat już pracujesz w ten sposób? Ja już pracuję z dziećmi, moje dzieci już 7 lat. No, to już trochę jest, dlatego ta edukacja, ten Rudolf Steiner, który gdzieś tam z tyłu, jak to się mówi, jest, bo on jest tą głębią tutaj z poziomu ducha. Głębia, dlatego ja pewnych rzeczy nie zdradzam, których używam, no i bardzo dużo czerpię z tego, powiem szczerze, bardzo dużo. Przede wszystkim z tego, co mam przed oczami. A to już nie jest od dzisiaj wiadome, że jakby sztuka, muzyka rozwija umysł, więc to jakby i też połączenie tej z naturą człowieka, więc to jest jakby podstawa. Myślę, że mam nadzieję, że jako ludzie... Że to będzie się rozwijało. Rozumiem, że to jest, tak jeszcze dopytam na koniec, zacząłem jeszcze powiedzieć, gdzie szukać jakby informacji o tobie, gdzie na przykład znaleźć sposób, żeby się zapisać tutaj z dzieckiem czy z dziećmi. Jest to na dzień dzisiejszy taka twoja droga, powiedzmy, na spełnienie się w sensie zawodowym, to co teraz robisz i masz zamiar rozwijać dalej? Bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że jeszcze ja myślę cały czas o rozwoju, więc nie wiem, ile jeszcze będę pracował z dziećmi.
Wiem na pewno do pułapu takiego, że mówisz, książka, jakieś tam inne rzeczy edukacyjne, ale myślę, że pójdę, będą szukał czegoś jeszcze więcej. Ale to chyba nigdy nie zostanie jakby wyparte, tylko nie, raczej nie będzie wyparte. Nie będzie wyparte, ale myślę, że to jest element doświadczenia. Poza tym uważam, że rozwój człowieka jest, każdy człowiek powinien się rozwijać i iść dalej, więc to są jakieś etapy, które w życiu przechodzimy. Ja uważam, że jestem bardzo dobry w tym, co robię. Wiem, że to może mało jest. Nie, ale właśnie nie, dlaczego, po co fałszywa skromność, jeżeli czujesz się w tym dobrze. Ale czuję się dobrze, to nie wyklucza czegoś, że będę się rozwijał dalej. Tak? To chodzi mi o to, czy to ci się podoba na dzień dzisiejszy. Podoba mi się to na dzień dzisiejszy, tak. No bardziej, że mam dwoje małych dzieci, które też to potrzebują mojego zainteresowania, więc to się wszystko wpisuje. To jest ciekawe, dobre. Powiem szczerze, że jak robiłem bo jeszcze robiłem w tamtym roku zajęcia Lego w soboty, takie grupowe, że dużo dzieciaków, tam około 15 przychodziło i budowali fajne plansze, takie wielkie miasta na przykład z Lego. I dlaczego zrobiłem te zajęcia? A między innymi dlatego, że nie tylko, że lubię Lego, nie tylko, że pracowałem z Lego, ale też właśnie dla swojego syna. Dlatego, że chciałem, żeby on uczestniczył w grupie, żeby robił coś fajnego, żeby sobie tworzył w grupie z osobami, które też lubią gdzieś tam układać. Więc dlatego te zajęcia funkcjonowały. A to jest dobre. Dobre, bo się miałem tak zapytać, czy masz praktykę z własnymi dziećmi? No, trzeba mieć. Ja uważam, że to jest niemożliwe być psychologiem dziecięcym bez dzieci, bez tego, żeby to sprawdzić na własnej skórze, jak to jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To widzę, że to jest twoją pasją, widzę, że to po rodzicach na pewno pozostało, ale przede wszystkim z Leopold, to znaczy twoja taka własna, nie narzucona, rozumiem, przez rodziców, ani jedno, ani drugie ścieżka twojego rozwoju. I to, że dzieci, to akurat jest w ogóle przepiękne, bo to daje taki... Dzieci to jest takie najbardziej jeszcze takie Boże stworzenie, to znaczy one już nie są tak skażone niczym, a nawet jak jest skażone, to jeszcze jest ten czas, żeby skorygować. Jest jeszcze czas na to, żeby skorygować to wszystko, ale to, żeby to nie było za późno, bo właśnie, później nastoletni wiek jest za późno. Mm-hmm. Teraz w wieku 8, 10, mm-hmm. 12 lat jeszcze można pracować, a później już ono się już wykształtowało, więc będzie bardzo ciężko skorygować pewne rzeczy. Mm-hmm. Jednak stare przysłowia gdzieś tam... Zawsze mają sporo racji, jak się mówi, czym jest za młodo jajeczko. Tak, nie, stare, ale jednak prawdziwe, więc tak jest. Bardzo piękna praca, bardzo piękna pasja i też wiedza. No a gdyby ktoś chciał skorzystać z tych umiejętności twoich, to szukamy ciebie jako Leopold Kaczorowski. Nie, w Google'ach piszemy sobie Leopold Kaczorowski. Co tak, i wystarczy. Wystarczy, tak? Że wyskoczy, to trzeba. Wszystko to, co będziemy chcieli, wyskoczy. Mm-hmm. Więc czy strona, czy Facebook, każda rzecz. A ja tak dopytam trochę, jeszcze muszę tam, zapytam o reakcję taty, no bo mama już jest jakby gdzie indziej, tak? Tak. A w sensie takim wymiarowym, natomiast tata jak patrzy na twoją ścieżkę, bo przecież... Różnie, bo nie poszedłem w jego ślady. To dobrze, bo każdy to, że zostałem psychologiem, to nie znaczy, że poszedłem w ślady taty, bo jak wiadomo, zajmuję się hipnozą. Więc ja jako potrafię robić hipnozę, bym powiedział, że mógłbym dzieciom robić hipnozę, ale niestety nie robię hipnozy dzieciom, bo nie potrzebują dzieci hipnozy. Dzieci są w tym stanie, więc trzeba ich wyprowadzać z tego stanu, a nie wprowadzać, więc to jest jakby odwrotne. Ciekawe, co Andrzej na to, twój tata, wiesz. Ja myślę, że akurat w tym się też zgadza. Dlatego mówi wielokrotnie, że on nigdy nie wiedziałem, zresztą, żeby za zgodą nawet rodziców próbował wprowadzać dzieci. Ja tego nie wiedziałem, zawsze tylko dorosłych, zresztą tak według mnie powinno być. Także to rodzinne zainteresowanie przede wszystkim człowiekiem, bo czy to będzie właśnie psychoterapia, czy hipoterapia, czy to będzie taka psychologia tutaj z podbudową Rudolfa Steinera i taką zawodową.
zawodową psychologią, powiedzmy psychologią społeczną, jaką pokończyłeś tutaj na tych szkołach wyższych i zrobiłeś magisterkę, plus doświadczenie osobiste, plus własne dzieci. Słuchajcie, to jest taka niepowtarzalna jakaś taka, bym powiedział, taki pakiet, że tak brzydko się wyrażę, z którym jesteś. I w tym wypadku szukamy Leopolda Kaczorowskiego właśnie w Google'ach, jeżeli chcemy być po prostu gdzieś tam u niego z własnymi dziećmi, czy nawet może porozmawiać, wymienić jakieś poglądy, bo przecież też reagujesz od tej strony. Bardzo, bardzo dziękujemy w takim razie. Pozdrawiamy serdecznie.